Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardom, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek naszego ulubionego programu rozrywkowego, czyli oczywiście programu pod nazwą Szkoła. I oczywiście jak zawsze na początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. Powiedziałem to tak bardzo youtuberowo, z takim akcentem delikatnym. Łapka w górę, subskrypcja. A także oczywiście wejdźcie na mój nowy kanał vlogowy pod nazwą Paweł, Julka i Bułka. Link macie w opisie. Wszystko powiedziałem, chyba wszystko już. To co, zaczynajmy? Zapraszam! Uczennice klasy pierwszej C gimnazjum Kamila Czarska, Asia Kobut i Weronika Grabecka przyjaźnią się od podstawówki. Dziewczyny właśnie skończyły czytać powieść kryminalną, która zrobiła na nich ogromne wrażenie. Najlepsza książka, jaką w życiu czytałam. Że zbrodnia i kara? No, potwierdzam, dobra książka. No, poważnie, jak on morduje tych wszystkich ludzi, to po prostu strach z domu wychodzić. Ja też się strasznie boję, ale genialnie jest napisane. Recenzja na jedno słowo. Wow! Kochani młodzi moi rówieśnicy, dokładnie tak wyglądacie, gdy jaracie się każdym kolejnym serialem na Netflixie o seryjnym mordercy. Co ostatnio było popularne? A, Dahmer był ostatnio popularny, więc teraz wszyscy chcą być jak Dahmer. Moim zdaniem ta książka powinna być lekturą obowiązkową. Moim skromnym zdaniem ludzie powinni już się przestać interesować kryminalistyką, okej? Kryminalistyka miała swoje 5 minut, była przez chwilę popularna, wszyscy się jarali mordercami. Teraz skończmy i przejdźmy do następnej rzeczy. Do czego możemy teraz przejść ciekawego? Obróbka drewna podobno jest fajna. Już widzę, jak żabińska na mnie mu zadaje. No to posłuchajcie. Moi mili, zamiast krzyżaków za tydzień będziemy przerabiali Mroczną zbrodnię. Ostatnią i najlepszą książkę mistrza thrillera Adama McClear'a. Ale pomarzyć można. No pewnie. Ej, czytacie McClear'a? Tak. Jaki creep! Cześć dziewczyny, czytacie McClear'a? No i co? No super. Ja też w życiu nie czytałem czegoś równie genialnego. A co ci się najbardziej podobało w Mrocznych zbrodniach? No ten moment, jak dźgał kobiety nożem! Jak planował każde zabójstwo. Dokładnie, precyzyjnie i na zimno. Jak upatrywał sobie każdą ofiarę. To było czadowe. Mi się to wydaje raczej bardziej przerażające niż nie, czadowe. Nie, no co ty, gość jest geniuszem. Ja się zgadzam. Nie, no co ty, gość jest geniuszem. Kto inny wpadłby na takie rewelacyjne sposoby pozbywania się ciał? A to czytałaś? Krwawa odsiecz? Nie, pierwsza słyszę. Ja też tego nie widziałam, ale okładka wygląda fajnie. Równie genialne. Jak chcesz, to mogę wam ją pożyczyć, jak ją przeczytam. Tylko ostrzegam, jak ją przeczytacie, już nigdy nie będziecie mogły spać spokojnie. Aha, okej. Okej, no dobra. Fajnie. Ja też od lat już nie śpię spokojnie. Hemoroidy. Spoko. Ja nie mogę, ale on jest super. No nie wiem, mi się wydaje, że raczej mega dziwny. Wyglądał, jakby go te zbrodnie naprawdę kręciły. Dosłownie dziewczyny dwie minuty wcześniej simpowały do mordercy z tej książki, a teraz się dziwią, że ten chłopak się też nie ujara. Tak, to jest dziwne, że on się tak jara, tak. I co to było z tym wroo? No właśnie. A ten dźwięk to spokojnie. Po prostu jest teraz taka moda na wydawanie randomowych dźwięków. Weronika i Asia uważają, że Klaudiusz dziwnie się zachowywał, opowiadając o książce. Tylko Kamila jest innego zdania. Chłopak bardzo jej się podoba. Dziewczyna nie ma pojęcia, że ona mu też. A ty się cały czas gapisz na tego Klaudiusza. O, słodziaki! Będą razem z powodu mordercy. Bo jest cudowny. Raczej dziwny. I do tego z trzeciej klasy, albo nawet z liceum. A ty, dziewczyno, jeszcze nigdy nie byłaś na randce. Mówię ci, daj sobie spokój, bo to nie jest chłopak dla ciebie. Mówię ci, ty nigdy na randce nie byłaś, więc daj sobie spokój i nigdy na żadną randkę nie pójdź z tego właśnie powodu. Ale zagadał do mnie, a przed chwilą się uśmiechnął. Mówię ci, psychol! Wiesz, co teraz mamy? No, niemiecki. Ej, dziewczyny, chodźcie do sklepiku. Ale zaraz lekcja! Ale lekcja niemieckiego, to można ominąć. Tylko sobie coś kupić. Na mnie! Znowu on. No bo nas tu za nim zaciągnęłaś. Myślisz, że tego nie wiemy. Kamila zaczyna kombinować, co zrobić, by umówić się z Klaudiuszem. No ale jak to co zrobić? To jest chyba dość oczywiste. Porwij kogoś, po czym razem z Klaudiuszem jeszcze rozwiązywać zagadkę tego porwania? Nie ma nic bardziej romantycznego niż małe porwańsko, ewentualnie morderstwo. W
Widziałyście? Coś mu wypadło. Ej, Vera, idź to podnieś. Co to jest? Ej, kurde, co to jest? Pełno rysunków trupów i krwi. Zobacz na drugą stronę. Boże, co to jest? Naostrzone nożyczki, nóż, gumowe rękawiczki, taśma, auto z dużym bagażnikiem. Alibi. Nożyczki, taśma, sznur, auto z dużym bagażnikiem. No i nie zapomnij, Klaudiusz, dopisać do tej listy prawo jazdy także. Co? Co to znaczy? Że on planuje kogoś zabić, tak jak Jones z Mrocznych Zbrodni. No co ty? Nie no, patrz. Aśka ma rację. Przecież Jones z Mrocznych Zbrodni też miał taką listę. Dobra, niech będzie. Zagłębmy się odrobinkę do tej króliczej nory. Załóżmy rzeczywiście, że on kogoś morduje. Chowa ciało w bagażniku. Moje pytanie się teraz pojawia. Czy on sądzi, że nie zostanie zatrzymany przez policję, gdy policja zobaczy 13-latka, który jedzie sobie autem? On się wzoruje na Johnie. Musimy o tym komuś powiedzieć. Jesteście nienormalne. Ty ślepa jesteś? Kręcą go zabójstwa, rysuje okrutne morderstwa. Pisze listy narzędzi zbrodni jak John, zupełnie jak John. Pytanie. Czy ta dziewczyna po lewej stronie kilka odcinków temu nie twierdziła, że jest koniec świata? Mi się wydaje, że to jest ona chyba. Prawda jest jednak taka, że wszystkie możliwe znaki i dowody naukowe wskazują na to, że jutro w południe będzie koniec świata. Kurczę, dość szybka zmiana z uważania, że nadchodzi koniec świata, do uważania, że kolega z jej klasy jest seryjnym mordercą. Ja zaczynam się martwić, że ta dziewczyna może być chora. Mamy czekać, aż kogoś zabije? Nie jest żadnym mordercą. Aśka ma rację. A co ty jesteś tego taka pewna? Dziewczyno, przecież ledwo go znasz. Klaudiusz jest zupełnie normalny. Co wy od niego chcecie? Znowu będziesz za nim łazić? Jestem pewna, że mam rację. Ja też, tylko co teraz? Jak to co? Powstrzymamy go i udaremnimy zbrodnię. Jak to co? Przecież każdy wie, że jedynym sposobem na powstrzymanie mordercy jest zamordowanie go. Oh boy, ten odcinek robi się coraz ciekawszy. Chodźmy teraz, bo mam wpisze spóźnienia. Kamila jest ślepa, bo Klaudiusz jej się podoba. Ale ja od razu zobaczyłam, że z tym facetem jest coś nie halo. On jest po prostu psychopatą. Udowodnimy z Werą, że mamy rację i zamkną go w więzieniu na milion milionów lat. Tymczasem Klaudiusz, któremu spodobała się Kamila, chciałby do niej jakoś zagadać. Nie ma jednak odwagi. Nie wie, że on też podoba się dziewczynie. Może i Klaudiusz żadnej zbrodni nie popełnił, jednak i tak bym go zamknął. Za te okulary. Te okulary to jest zbrodnia. Czy miałem rację? Nie no, stary, szacun. Niedługo będziesz się umiewał z laskami z podstawówki, albo i z przedszkola. No tak, a o co chodzi? Leonardo DiCaprio nie ma z tym problemu. Dobra, spieprzaj, okej? Jak ci się podoba, to idź do niej, zagadaj czy coś, wiesz? Odwal się, jeju. No spoko, jak się boisz, że ją przestraszysz, to zrobię to za ciebie. Ani mi się waż! Hej, jak masz na imię? Hej, Kamila. Nie rozmawiaj z nim. Wiesz, bo podobasz się Klaudiuszowi. Nie słuchaj go, nie słuchaj. No i chciałby cię zaprosić na randkę, tylko nie wie jak ci o tym powiedzieć. Żałosne, prawda? Ten koleś chciał Klaudiuszowi zaszkodzić, ale niechcący mu pomógł w sumie, zajebiście! Teraz Klaudiusz się tylko umów z nią na randkę i jelo, możecie mordować razem. Chryste, już tyle razy użyłem w tym filmie słowa mordować, zamordować, porwać. Jak nic, będzie żółty dolar, Chryste! Wy robicie sobie ze mnie żarty, czy o co chodzi? Nie, no mówię... Możesz się zamknąć. Po prostu Klaudiusz chce ci wyznać miłość i zaprosić na szklankę mleka. Zabiję cię! Tylko tak nie zgrywaj się, bo nie jesteś taki twardy, jak ci się wydaje. Hej, zostaw go! Co to jest za zachowanie? Proszę przeprosić kolegę. Przepraszam. Tylko się nie popłacz! Szybko, Vera, bo ich zgubimy. No, pani zwróciła uwagę temu chłopakowi. On przeprosił Klaudiusza, po czym zaczął iść za Klaudiuszem do szatni, żeby go jeszcze dowalić, a pani nauczycielka to nawet nie zauważyła. Okej. Jak w prawdziwej polskiej szkole. Nauczyciele udają, że zwracają uwagę, po czym mają wszystko w dupie. To jest genialne. Tymczasem koleżanki Kamili, Asia i Weronika cały czas obserwują chłopaka, bo są przekonane, że planuje on zbrodnie, wzorując się na bohaterze ulubionego kryminału. Chcą się dowiedzieć, kogo wybrał na swoją ofiarę. O, a może chcesz chusteczkę? Ja już chyba wiem, kogo bym wybrał na swoją ofiarę. Chłopaki, dajcie jakąś, jak macie. Jeszcze zobaczymy, kto będzie potrzebował chusteczki. Już nie żyjesz. Już się boję. Słyszałaś to? On mu groził. No i co teraz robimy? Jak to co? Musimy iść go ostrzec. Cześć.
O, cześć pierwszaczki. A wy nie pomyliłyście boksu? Nie, my do tego chłopaka. Mamy ci coś ważnego do powiedzenia, ale na osobności. No dobra. Czego chcecie? Bo Klaudiusz, ten, z którym miałeś dzisiaj spinę, jest psychopatą i będzie chciał cię wkrótce zabić. A skąd to wiemy? Dobre pytanie. Naprawdę? Naprawdę, Klaudiusz jest seryjnym mordercą i szuka ofiary i naszym zdaniem to będziesz ty, więc radzimy ci uważać. Wiecie co, ja jestem silny, ja sobie poradzę, ale bardziej martwię się o taką gimbuskę z pierwszej klasy. Czekaj, jak ona miała na imię? Kamile? Właśnie, Kamile. Klaudiusz coś mówił, Kamile, że już po niej, że ją zabije. Co, proszę? No, ale skoro wy też uważacie, że jest psychopatą... O Jezus Mario. To co, ofszerzycie Kamilę przed Klauduszem? Tak, pewnie, dzięki, wielkie dzięki. Idziemy. To zacząłem się teraz zastanawiać. Oni w tych szkołach nie mają zeszytów do pisania albo tablic? Spójrzcie na te ściany. Pan woźny ma przerąbane, musząc to sprzątać. Tymczasem Kamila czeka na Klaudiusza. Chce się przekonać, czy to prawda, co usłyszała, i chłopak rzeczywiście chciałby się z nią umówić. Nic ci się nie stało? Nie, i sorry za tamto. Mój kolega to kretyn. No, zauważyłam. Głupio wyszło. No, nie, wcale nie. Nie? Nie. Ty naprawdę chciałeś się ze mną umówić? No, tak. Może pójdziemy gdzieś po lekcjach i pogadamy o maklerzach. Jasne, no to widzimy się na następnej przerwie. Spoko, do zobaczenia. No, do zobaczenia. Ja od zawsze powtarzałem, że nie ma lepszego afrodyzjaku niż seryjni mordercy. Myślicie, że dlaczego ja poszedłem na studia na kryminalistykę? Bo co, bo mnie to interesuje? Żony szukałem! Chodź, Kamila. Kamila, słuchaj, Klaudiusz jest seryjnym mordercą i chce cię zabić. Ty nie możesz się z nim spotkać. Jezu, znowu to samo. Kamila, musisz nam uwierzyć. Może czego wy się tak go uczepiłyście? On jest mega słodki, więc wkręci się w coś innego, okej? Okay? Kamila! Jezus Maria, dajcie mi spokój i w końcu nie gadajcie o tym Klaudiuszu. No i co teraz? No trudno. Czekaj. Kamila będzie naszą przynętą. Złapiemy mordercę, to znaczy się Klaudiusza, na gorącym uczynku. A jak coś się stanie Kamili, to co? Nic jej się nie stanie, jak nie spuścimy jej z oka. Chodź, musimy to wszystko obgadać. Ten Klaudiusz tak omotał Kamilę, że ona nie zrezygnuje z randki. No więc trudno. Musimy sprawdzić, żeby ona przeżyła to spotkanie z Klaudiuszem. Nie wybaczyłabym sobie, gdyby on ją zabił na jej pierwszej w życiu randce. Ja się autentycznie zaczynam obawiać tej dziewczynki, tej Asi. Ona w jednym z poprzednich odcinków wymyśliła, że jest koniec świata. Teraz twierdzi, że jej kolega jest seryjnym mordercą. Ja się zaczynam obawiać, co ona w kolejnym odcinku wymyśli. To po pierwsze, a po drugie, dlaczego nauczyciele jeszcze jej ze szkoły nie wyrzucili? Ona jest szalona! Weronika i Asia są przekonane, że Klaudiusz chce zabić ich przyjaciółkę Kamilę. Postanowiły, że nie spuszczą jej z oczu podczas randki, na którą Kamila wybiera się z Klaudiuszem mimo ich protestów. Jest tu, nigdzie jej nie zaciągnie, bo nie spuści mi z oka. To idziemy razem, nie? A wiesz co, znam taką fajną kawarenkę, nie da jakoś tu noc. Chowamy się! No Klaudiusz, gdzie idziemy na randkę? Słuchaj koleżanko, znam taką fajną kawiarenkę, no nie? To właśnie za tą fajną kawiarenką jest taka ciemna uliczka. Trochę tam bym chciał cię zabrać. Teraz, zanim! Możesz mi pokazać tą książkę, którą teraz czytasz? Tymczasem Kamila jest bardzo szczęśliwa. To jej pierwsza w życiu randka, w dodatku z chłopakiem, który bardzo jej się podoba. Wolisz sok czy kolę? Może być sok jak powiem. To zaraz wracam. Hej. Patrz, jaki on miły. Typowy psychopata. Chłopak zamówił jej sok. Jaka jest reakcja Asi? Zamówił jej sok! To dokładnie coś, co by seryjny morderca zrobił! Ciekawe, co on jeszcze trzyma w tej swojej wielkiej torbie. Matko, faktycznie. Przecież on na pewno trzyma tam swoje narzędzia zbrodni. O Boże. Czekaj, czyli... Nie no, ja tego nie wytrzymam. Przecież on ją w każdej chwili może zaatakować. No przecież trzeba jej powiedzieć, pokazać, co ma w tej torbie, to nam uwierzy. Spokój się, bo wszystko zepsujesz. Zauważyła nas, prawda? Co wy tu robicie? Śledzicie mnie? Ale... Nie. Nie. Tak. W ogóle to jest świetny argument, bo miały dziewczyny. Tak, owszem, śledziłyśmy cię i zachowywałyśmy się jak psychopatki, ale posłuchaj, dlatego, bo obawiałyśmy się, że Klaudiusz jest psychopatą. Ja tylko przechodziłyśmy. O, cześć dziewczyny, dosiadacie się?
Dzięki, nie, dziewczyny już idą. Co, zwariowałaś? W życiu stąd nie pójdziemy. Nie zostawimy cię z tym psycholem, jego wielką, dziwną torbą. Pokaż, co w niej masz. Oszalałaś, zostaw ją. No właśnie, pokaż. Przeprosz Klaudiusza i to natychmiast. Nie zwariowałaś, w życiu go nie przeproszę. Chodź z nami. Zostawcie mnie. Okej, wiecie co? To dosyć zabawne, ale może wyjaśnić to między sobą. Ja spadam. No i co? Miałaś, chamie, złoty róg. To znaczy w tym przypadku, miałaś, chamie, złotego Klaudiusza i ostał ci się ino sznur. To już proszę nie idź. Spoko, pogadamy jutro, cześć. Kamila, chodź z nami, musisz nam uwierzyć. Zabiję was. No lepiej, żebyś ty nas zabiła, niż żeby Klaudiusz zabił ciebie. Kamila, zaczekaj. Po raz pierwszy starszy chłopak, no i w ogóle taki fajny chłopak, zaprosił mnie na randkę. A dziewczyny jak zwykle to popsuły. Jestem na nie tak wściekła, że mam ochotę je udusić. Zabić, udusić, porwać, psychopaci. To będzie największy żółty dolar mojego życia. Kamila, czekaj! Nie odzywam się do ciebie. Kamila przychodzi do szkoły wściekła na przyjaciółki, które poprzedniego dnia popsuły jej randkę z Klaudiuszem. Teraz jesteś zdenerwowana, ale jak pomyślisz o tym na spokojnie, to przyznasz nam rację i nam podziękujesz. Teraz Kamila jesteś zdenerwowana, ale jak na spokojnie o tym pomyślisz, to będziesz wkurwiona. Nie no, koniec tego. Aśka i ty macie się do mnie nie zbliżać. Kamila! To był żart. Słuchaj, Wera, my miałyśmy 100% racji, jeżeli chodzi o Klaudiusza, bo ten koleś jest niebezpieczny. To znaczy? Nie spałam całą noc, żeby robić śledztwo i odkryłam, że nie oddał książki do biblioteki i się spóźnił z tym aż miesiąc. Typowy psychopata. Słuchaj, nie odrobiłam w nocy chemii, nie odrobiłam fizyki, nie pouczyłam się na Niemca, ale przeczytałam Krwawą Odsiecz. Jest po prostu przerażająca. Potem sprawdziłam jego fejsa i ma tam pełno cytat o rozczłonkowywaniu zwłok, wycinaniu flaków i takie tam okropności. Nie no, koszmar. Teoria. Ojciec Klaudiusza jest po prostu rzeźnikiem. I Klaudiusz ma to we krwi, no Ale wiesz, co jest najgorsze? Że wśród znajomych ma kogoś o ksywce Hannibal Lecter. Co ten seryjny morderca? Jaja sobie robisz. No chciałabym. I to jest oczywiście ten prawdziwy Hannibal Lecter, ten z filmów. Ma Klaudiusza w znajomych. Nie śmiejcie się, bo ta Asia jest taka głupia, że ja jestem w stanie uwierzyć, że ona naprawdę tak myśli. Ja się nawet mogę założyć, że Asia jest tym typem osoby, która sądzi, że to, co się dzieje w paradokumentach, to jest prawda. I ci aktorzy to są prawdziwi ludzie. Bo naprawdę zdarzają się tacy ludzie, którzy tak sądzą. Kurczę, widziałaś Kamilę dzisiaj? No. Po tym, co jej przeczytałam, to ona nigdzie nie jest bezpieczna. No tak, poszła do szatni. Sama? No tak, obraziła się. Nie, no ja nie pomyślałam. Leć za nią, Vera! Kamila! Przyjaciółka chce jak najszybciej odnaleźć Kamilę, zanim, jak sądzi, zamorduje ją Klaudiusz. Kamila! Idź stąd, Kamili tu nie ma. Co ty zrobiłeś Kamili? Zjadłem ją. Pomocy! Hej, uspokój się. Pomocy! Nie dotykaj mnie! Spokojnie, przestań myśleć, co się z tobą dzieje. Jezu, jaki brutalny ten Klaudiusz! Jak on tak stoi, ale brutalnie. Spokój się. Ratunku! Co się dzieje? Chłopa zabiło! A ław to był naprawdę... Przytrzymam go, a ty go zwiąż! Porąbało was. Naprawdę. Zostawcie go! Klaudiusz mnie zaatakował, chciał mnie zabić! Przestańcie go wiązać! Hej, dziewczyny, co tu się dzieje? Hej, dziewczyny, co tu się dzieje? A nie, chwila, sorry, właśnie skończyłem pracę. Kontynuujcie, nie przeszkadzajcie sobie. Przestańcie go wiązać! Dziewczyny, odsuńcie się, co wy wiążecie go? Możesz wstać, nic ci nie jest? Chyba będziesz musiał mi pomóc. Jeszcze mi rozbiłyście okulary, mam was wszystkich dość, rozumiecie? Ci nauczyciele też geniusze. Chłopak dostał doniczką w łeb. Prawdopodobnie ma wstrząs mózgu, albo nie daj Boże, masz czaszkę uszkodzoną. Co nauczyciele robią? Łapią za ręce, stawiają go do pionu. Chodź, Klaudiusz, chodź, nic ci nie jest, rozchodź to, mordo. Do higienistki chyba musimy z nim iść. A wy, dziewczynki, pójdziecie razem z nami. Jego okulary. Wy jesteście nienormalne. Matko, gdyby nie Aśk, Klaudiusz na stówę by mnie zabił. Dokładnie jak w Krwawej Odsieczy. Rany, miałyśmy co do niego totalną rację. Powtórzę to. Tak właśnie wyglądają wszyscy fani seriali dokumentalnych o seryjnych mordercach na Netflixie. W tym oczywiście także ja. To nie jest tak, że ja obrażam wszystkich wokół poza sobą. Ja również siebie obrażam. Ludzie potem piszą w komentarzach:
Paweł, jaki ty masz dystans, wow, wow, wow. Kochani, to nie jest dystans, to jest nienawiść do samego siebie. Co wam strzeliło do głowy? Asia i Weronika z gimnazjalnej pierwszej A zaatakowały w szatni starszego kolegę Klaudiusza, bo są pewne, że jest seryjnym mordercą. Teraz próbują wytłumaczyć Kamili swoje zachowanie. Klaudiusz potrzebuje ochrony przed wami. Dziewczyny, możecie wyjaśnić, o co chodzi? Klaudiusz chciał zabić Weronikę! Tak, zaatakowało mnie wtedy w szatni. Jesteście nienormalni. Chciał zabić Weronikę. Weronika! Spokojnie. Skąd w ogóle wam przyszedł taki pomysł do głowy? On jest seryjnym mordercą. Pokaż im tą listę. Przepraszam. Proszę. Co to jest? To jest lista rzeczy, które są potrzebne do pracy w ogrodzie. Sznur, łopata, rękawiczki, nóż kuchenny, wapno palone. O, jakaś lista. Noszczone nożyczki? Noszczone nożyczki, nóż, gumowe rękawiczki, taśma, auto z dużym bagażnikiem, alibi, 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 trzy wykrzykniki. Okej, dobra! Dziewczyny nie doczytały wcześniej tej ostatniej części, gdzie Klaudiusz napisał alibi, alibi, alibi. Stwierdzam, to jest dziwne, to jest akurat bardzo dziwne. No i co to według was znaczy? To jest lista narzędzi zbrodni, Klaudiusz ją napisał. No to pytamy Klaudiuszu, po co mu to listę, nie? Po co? Przecież wszystko jest jasne. Dla mnie na razie nie wszystko jest jasne. A Klaudiusz, dziewczyny twierdzą, że ty jesteś seryjnym zabójcą. no tak. A o co chodzi? No to chodźcie, wyjaśnimy tę sprawę. Proszę. Niech pani trzyma te wariatki z daleka ode mnie. Spokojnie, Klaudiusz, proszę wyjaśnij nam, po co ci jest ta lista? A skąd pani to ma? Wypadła ci rano przy sklepiku wczoraj. I to przez to myślałeś, że chcę zabić Kamilę? I was? Przecież wy jesteście niedorozwinięte. Wow, Klaudiusz, stop! Tak się nie mówi, to jest bardzo niemiłe. Te dziewczyny po prostu debilami. Spokojnie, wyjaśnij nam tylko, po co ci jest ta lista. Tak bardzo chcecie wiedzieć, proszę bardzo. Po prostu piszę zwykłe kryminalne opowiadanie na konkurs jednej z gazet. No i robię sobie notatki, żeby niczego nie zapomnieć. Konkurs? Że co? Poważnie? Poważnie, nie żartuję. Potrzebuję tej listy, bo piszę powieść kryminalną. Jezu! To jeden powód. Drugi jest taki, że morduję ludzi. Tak naprawdę chciałem zabić was, ale jako już jestem debilem, wszystko napisałem na kartce, którą potem zgubiłem. Spokojnie, spokojnie. Dziewczyny, dalej uwierzycie, czy Klaudiusz jest mordercą? Brawo. No, chyba macie coś do powiedzenia Klaudiuszowi. No sorry, głupio wyszło. Sorry, głupio wyszło? I co, Klaudiusz dostał przeprosiny i to tyle? Koniec tematu? No bo come on! Raczej przeprosiny nie cofną mu wstrząsienia mózgu. I przypomnę, to już jest któryś raz, gdy Asia odwala. Wyrzućcie ją ze szkoły! Sorki za tą doniczkę. No i za te okulary. Skoro mamy już tą sprawę wyjaśnioną, pozostaje jeszcze kwestia zniszczonych okularów, które musicie odkupić Klaudiuszowi. Tak, powiemy rodzicom. Tak, w porządku. No dobrze, to idźcie już na lekcję. I nigdy więcej się do mnie nie zbliżajcie, jasne? Mam was dość. Kamila, czekaj! Kamila! Kamila! Ja naprawdę polubiłam Klaudiusza przez to, że mam takie nienormalne przyjaciółki. On już po prostu nie chce mnie znać. Jest mi okropnie przykro. Nie wiem, czy kiedykolwiek wybaczę dziewczynom. Kurczę, no strasznie głupio wyszło, ale rękę dałabym sobie uciąć, że Klaudiusz to psychopata i chciał zabić Kamilę. No ale w sumie to może jednak lepiej, że się myliłam, niż żebym miała mieć rację. W końcu nikomu nic się nie stało. Nikomu się nic nie stało? Chłopu, mózg się odbijał od ścianek czaszki, a ty twierdzisz, że nikomu się nic nie stało? Kamila pogodziła się z koleżankami, jednak nadal ma do nich żal, że zepsuł jej randkę z Klaudiuszem. Chociaż tyle dobrego z tego wyszło, że Klaudiusz kupił już w miarę normalne okulary. Jak dla mnie to jest happy end. Jest pewna, że przez ich zachowanie chłopak nie będzie chciał jej znać. Tymczasem ten nie może zapomnieć o Kamili. I sorry za nie. Normalnie się tak nie zachowują. Fajne masz okulary. Dzięki. Masz może ochotę pójść ze mną do kina? Grałem fajny horror. Na serio? Chcesz iść ze mną do kina? O ile nie weźmiesz z sobą swoich koleżanek. No jasne, że nie. Okej, to ja się zmywam. Idź, widzimy się po szkole? Tak, do zobaczenia. No, cześć. Umówiłaś się z nim? Tak.
Chce mnie zamordować, pociąć na kawałki, no i później zjeść. Brzmi jak dobry plan na drugą randkę. Ale po co ja wam to mówię? Przecież wy i tak o tym wiecie. Ja jeszcze nie skończyłam. Szkolny haker planuje wykraść nauczycielce pytania do testu. Szkolny haker, Jezu! Do Pentagonu się włamuje! Ale to historia już na inny odcinek. A ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. I oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mój nowy kanał vlogowy pod nazwą Paweł, Julka i Bułka. Link macie w opisie. I napiszcie może w komentarzach, czy chcecie kolejny odcinek szkoły z motywem hakera, który się do Pentagonu włamuje. Dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem! Ach, Jezus Maria. Te moje teksty stają się coraz bardziej YouTube'owe, z takim akcentem YouTube'owym. Łapka w górę, subskrypcja, czołem!